Musiałem się zgodzić z Bogiem, kiedy powiedział: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Musiałem się zgodzić z Bogiem, że byłem winny, bezbożny i zgubiony i na drodze do piekła. Zgodziłem się z Bogiem. Powiedziałem: Boże, masz rację, potrzebuję zbawienia. I wtedy uczyniłem wyznanie ku zbawieniu. Biblia mówi, że jeśli wyznasz u swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Więc kiedy wyznałem, że potrzebuję Boga, że jestem grzesznikiem idącym do piekła, wyznałem, że Jezus jest moim Panem i że będę Mu służyć do końca życia. I wyznałem, że wierzę, że Bóg wzbudził Go z martwych. Stałem się chrześcijaninem. Zgodziłem się z Bogiem i z odwagą mówię: jestem zbawiony. Tak właśnie to się zaczyna. Teraz chcę Ci podać 5 wyznań. Jeśli należysz do Jezusa, nie jeśli należysz do Kościoła, ale jeśli należysz do Jezusa. Po pierwsze, możemy śmiało mówić: zostałem ożywiony w moim duchu. Popatrz tutaj i pozwól, że zacytuję Ci pewien werset. 2 rozdział listu do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg... Każdy krzyknie: ale Bóg! Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Musisz sobie uświadomić, że Bóg widzi Ciebie jako ducha, duszę i ciało. Jesteś duchem, który mieszka w Twoim ciele. Ten prawdziwy Ty mieszka wewnątrz Twojego ciała. I ten prawdziwy Ty jest pozbawiony Bożego życia. Masz duchową śmierć w swoim wnętrzu. Ja również ją miałem. Ale co się dzieje, kiedy przyjmujemy zbawienie? Jak Bóg na nas patrzy? On mówi: widzę Ciebie jako osobę żywą w Twoim duchu. W Twoim duchu masz życie wieczne. Zostałeś ożywiony. Widzisz, Jezus nie przyszedł tylko po to, żeby ze złych ludzi robić dobrych. On to robi, ale nie po to przyszedł. On przyszedł, aby ożywić umarłych, aby dać im życie. A więc nie przyjęliśmy religii, przyjęliśmy życie wieczne. Nasz duch, nasz wewnętrzny człowiek otrzymał życie, kiedy przyjęliśmy Jezusa i zaczęliśmy podążać za Bożymi rzeczami. Staliśmy się martwi dla świata, a żywi dla Boga. Amen. Po drugie, jestem całkowicie nowym stworzeniem w moim duchu. Tak widzi mnie Bóg. 2 list do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17 mówi: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak patrzy na nas Bóg. Wiesz, niektórzy ludzie myślą: tam w moim wnętrzu jestem trochę dobry, a trochę zły. Trochę w porządku, a trochę nie. Taka wewnętrzna walka. Nie, 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 mój przyjacielu. Nie, nie, nie. Jesteś duchem, który mieszka w ciele. Kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego ducha, to po śmierci ten duch pójdzie do nieba. Ten właśnie duch został ożywiony i Biblia mówi, że teraz jesteś całkowicie nowy. Wszystko stare przeminęło i wszystko w Twoim życiu jest nowe. Co przeminęło? Cały grzech, całe pragnienie, aby grzeszyć. Cała pożądliwość rzeczy tego świata, wszystkie dążności, które mieliśmy, to wszystko przeminęło i w Bożych oczach jesteśmy całkowicie nowymi ludźmi. Jesteśmy Bożą sprawiedliwością, jesteśmy stworzeni w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Powiesz: bracie Austin, nie czuję się, jakby to było rzeczywiście tak. Ale nie ma znaczenia, czy się tak czujesz, czy nie. Bóg mówi, że jesteś nowym stworzeniem, więc zgódź się z Bogiem. Zgódź się z Nim. Biblia mówi, że jesteś Bożym dziełem. Nie próbuj krytykować Bożego dzieła. Amen. Jesteśmy całkiem nowymi stworzeniami. Oto dlaczego możesz chodzić wyprostowany. Oto dlaczego możesz się uśmiechać. Oto dlaczego możesz przechodzić przez ogień i wodę. Mamy Boże życie i jesteśmy całkiem nowymi stworzeniami. Czy możesz powiedzieć amen? Teraz trzecie wyznanie. A brzmi ono: jestem wyzwolony, wyrwany z mocy ciemności. Czytamy o tym w liście do Kolosan, rozdział 1, wiersze 12 i 13. Ojciec uzdatnił nas do uczestniczenia
dziedzictwie świętych światłości. Ojciec wyzwolił nas z mocy ciemności. Amen. Wyrwał nas stamtąd i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna. Więc nie tylko mogę mówić, mam zmartwychwstałe życie, jestem ożywiony, nie tylko mogę mówić, że jestem nowym stworzeniem, ale również, że Ojciec wyzwolił mnie z mocy ciemności, z posępnego królestwa ciemności i umieścił mnie w swoim królestwie światłości. Ja tam nie będę, ja tam jestem. Powiedziałem, że ja tam nie będę, ale już jestem. Powiesz, to brzmi jakoś tak arogancko, ale nie, ja po prostu zgadzam się z Bogiem. Bóg mówi, że zostałem wyrwany z mocy ciemności, a ja się z Nim zgadzam. Zostałem przeniesiony do Królestwa Bożego Syna Umiłowanego. Zgadzam się z Nim. To nie jest arogancja, to nie jest pycha. To zdrowy rozsądek, aby zgodzić się z Bogiem. Jestem uwolniony, nie dbam o to, co robi diabeł. Nie obchodzi mnie, jak bardzo on się stara, żeby mnie dopaść, dać mi chorobę albo zaszkodzić w jakiś sposób. Ja wyznaję, szatanie, jestem wyzwolony od Twojej mocy i gromię Cię w imieniu Jezusa. Moim czwartym wyznaniem jest, po prostu zgadzam się z Bogiem, że jestem błogosławiony i że nie mogę być przeklęty. List do Galacjan, rozdział 3, wiersze 13 i 14 mówi, Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan. Więc ja po prostu zgadzam się z Bogiem. Może nie wyglądam, jakbym był błogosławiony. Może tego nie widać, ale przez wyznanie moich ust zgadzam się z Bogiem. Jestem błogosławiony i nie mogę być przeklęty. Wiesz, jest wielu ludzi, którzy przyjeżdżają z wysp albo z innych miejsc, z Ameryki Południowej i mają na sobie różnego rodzaju przekleństwa lub klątwy i żyją w strachu. Wiele osób w Houston myśli, że są pod przekleństwem i że czeka ich lawina nieszczęść. Ale posłuchaj mnie, posłuchaj uważnie. Jeśli w Twoim sercu mieszka Jezus, jesteś błogosławiony i nie możesz być przeklęty. Tak, bracie Austin, ale oni wbili szpilkę w kukiełkę, która wyglądała zupełnie jak ja. Wielkie rzeczy. Ściągnęli na mnie klątwę. Wielkie rzeczy. Ta klątwa spływa po tobie jak po kaczce. Powiedz, jestem błogosławiony. Nie mogę być przeklęty. Widzisz? Potrzebujesz mówić to, co Bóg mówi o tobie. O, nieszczęście. Dowiedziałem się, że ktoś mnie przeklął. O, rety, rety. Wszystko mnie boli i różne rzeczy się dzieją. Jestem pod przekleństwem. Nie. Powstań, nowe stworzenie. Powstań i wyznawaj. Mów w każdych okolicznościach. Jestem błogosławiony. Nie mogę być przeklęty. To jest moja Biblia. Jestem tym, czym ona mówi, że jestem. To jest księga, która zmieniła historię. Ona zmieni historię Twojego życia i Twojego kościoła. Pastorze, jeśli będziesz to głosić.